Siemanko, na ostatniej konferencji Reacta została zaprezentowana nowa, bardzo fajna funkcja, która wkrótce zostanie dodana do naszej ulubionej biblioteki UI-owej, czyli Reacta. Nowa funkcja nazywa się Hooks i w skrócie pozwala ona wprowadzać stan do funkcyjnych komponentów. Wcześniej, gdy chcieliśmy używać takich bajerków jak komponent did_mount, czy komponent did_update, czy setState, to musieliśmy tworzyć sobie klasę. Natomiast teraz ta nowa funkcja, którą zamierzają dodać do Reacta, będzie pozwalała używać odpowiednich jakby funkcji, które będą wbudowane w Reacta, w taki sposób, że będziemy mogli korzystać ze state'a, z komponent did_mount, z komponent will_unmount, nie używając tego całego, tych wszystkich extends component. I teraz dlaczego to jest ważne? Wydaje mi się, że jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala to w fajny sposób reużywać kod związany ze stanem komponentów, więc teraz jest to nieco utrudnione. Natomiast jeżeli możemy korzystać ze zwykłych funkcyjnych komponentów i po prostu tworzyć sobie proste funkcje, wtedy jest je łatwiej jakby współdzielić pomiędzy komponentami. To jest jeden, myślę, bardzo ważny powód. A drugi, no to jest taki, że przy takich już większych aplikacjach finalnie kod jest bardziej czysty oraz bundle, czyli ten wynikowy plik JavaScripta jest sporo mniejszy. Dlatego myślę, że warto się zainteresować hookami. Natomiast ja dzisiaj Wam pokażę, jak możemy sobie zmienić ten nasz tutaj komponent, który jest zrobiony jako zwykła klasa. Mamy tutaj prosty jakby counter. I dzisiaj to sobie przerobimy, żeby to korzystało z hooków. Przypomnę Wam, co robił ten komponent. Ten komponent robił coś takiego, że w momencie, kiedy wejdziemy na przykład na jakiś root, który nie istnieje, no to mamy informację, że nie istnieje taki root. Jest odliczanie od 10 sekund, jakby co sekundę tutaj się wyświetla mniej. I użytkownik na końcu jest redirektowany na stronę główną. Więc dzisiaj sobie zajmiemy się przepisaniem tego na komponent funkcyjny oraz skorzystamy sobie z nowych bajerków, które będą dodane w tym API do hooków. Więc by z tego korzystać, musicie na pewno zaktualizować sobie Reacta do najnowszej wersji, alfa, więc sobie tutaj wpisujemy po prostu coś takiego. NPM install, React małpa i wersja. Bardzo ważne jest, żeby też zaktualizować przy okazji React DOM, ponieważ nie zadziała Wam to, jeżeli zaktualizujecie wyłącznie Reacta. Więc wpisujemy te dwie rzeczy, czekamy chwilę. React został zaktualizowany, więc możemy się wziąć za refaktoryzowanie naszego komponentu. Więc tak. Ukryję sobie tutaj tylko konsolę, żeby nie było jej widać, więc na razie sobie ten komponent zakomentuję, tak żeby on nam tutaj za bardzo nie przeszkadzał i weźmiemy się do roboty. Więc na pewno komponent już w tym momencie nam nie będzie potrzebny, ponieważ będziemy tworzyć komponent funkcyjny, więc to będzie po prostu const not found równa się i tutaj będziemy po prostu sobie pisać funkcyjny komponent, czyli tu będzie return i w returnie zwrócimy sobie tego diva, tak jak było to w poprzednim przypadku. To możemy sobie odkomentować. I teraz co my tutaj w tym divie mamy? Na pewno mamy location, który jest propsem, jest przekazany wyżej, więc możemy sobie to w ten sposób tutaj zapisać. I to jest po prostu props, który jest przekazywany do tego funkcyjnego komponentu. Natomiast tutaj dzieje się jeszcze taka rzecz, że mamy tutaj counter. I counter, jak pamiętacie, był u nas elementem state'u, więc teraz musimy jakoś wprowadzić ten state, a ten state możemy wprowadzić z użyciem funkcji useState. I teraz ta funkcja useState działa w taki sposób, że w momencie, gdy ją używamy,
no to oczywiście musimy ją używać jakby wewnątrz ciała funkcji naszego komponentu, więc tutaj na przykład napiszemy sobie coś takiego. Const i to będzie counter set counter równa się use state 10. I teraz na czym to wszystko polega? Use state przyjmuje nam jakby wartość, którą domyślnie ma mieć nasz state, czyli counter będzie miał na początku wartość 10. W sytuacji, gdy chcemy zmienić tą wartość, tak jak wcześniej zmienialiśmy to z użyciem set state, to teraz możemy użyć po prostu funkcji set counter i podać jako argument nową wartość, jaką chcemy przeznaczyć dla naszego countera. Więc zrobimy sobie prostą funkcję, którą sobie nazwiemy countdown i funkcja countdown nie przyjmuje żadnego parametru i ona robi sobie set counter i robi counter minus 1. Więc po prostu będziemy odliczać tak jak wcześniej od 10 w dół. Tutaj się dzieje na razie niewiele, ponieważ mamy tylko 10 sekund. Nie ma żadnej logiki jakby do zmniejszania tej liczby, więc zrobimy sobie na razie takie małe oszustwo. Zrobimy sobie on click. I tutaj zrobimy sobie po prostu wywołanie naszej funkcji countdown, czyli klikniemy na ten div i zobaczymy, czy to nam zadziała. No i widzicie, że każde kliknięcie to jest tak naprawdę zmniejszenie tego countera. Więc tak naprawdę use state jest bardzo prostą rzeczą. Po prostu podajemy inicjalną wartość dla naszego state'u i dostajemy z powrotem tablicę, w której pierwszym elementem mamy jakby wartość tego state'u, a drugim elementem tej tablicy jest po prostu funkcja, która pozwala zmieniać ten state. Więc mamy już dwie rzeczy. A teraz możemy się zająć nieco bardziej skomplikowaną i ciekawszą rzeczą, a mianowicie spróbujemy zmusić nasz counter, aby zaczął się tutaj automatycznie odliczać z użyciem funkcji setInterval i clearInterval. Oczywiście da się to zrobić nieco prościej, do czego dojdę na końcu wideo, ale chciałbym Wam tutaj przy okazji przemycić trochę wiedzy na temat use effectu i pokazać, że w niektórych kwestiach jest to dosyć tricky, jeżeli chodzi o użycie. Więc weźmiemy najpierw sobie po prostu funkcję use effect. Wewnątrz tutaj komponentu ją sobie użyjemy i to będzie use effect. W środku sobie napiszemy funkcję anonimową. I sobie zrobimy na razie console.loga, żeby w ogóle zaobserwować, co tu się dzieje. Component did mount. I teraz zobaczymy, kiedy nam się wykona ten efekt tak naprawdę w naszym tutaj komponencie. Więc tak, komponent się wyrenderował i mamy komponent did mount. I teraz klikniemy sobie. I co? I znowu się wykonał. Czyli tak naprawdę nie jest to komponent did mount, ale bardziej to jest taki komponent did mount or na przykład update, tak? Czyli w sytuacji, gdy nasz komponent się wyrenderuje i zmieni się w nim dany element i zmieni mu się w nim jakiś state, no to on już jakby się wykonuje ten efekt jeszcze raz. Więc teraz spróbujemy sobie dopisać tutaj już nieco ciekawszy kod do zmniejszania tego naszego countera. Więc zrobimy sobie coś takiego: const interval równa się set interval i tutaj sobie weźmiemy naszą funkcję countdown, którą wywołamy co 1000 milisekund, czyli co sekundę. No i na razie zapiszmy, zobaczmy, co ten kod tutaj nam dobrego narobi. No i co? Jest 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No, coś tutaj się dzieje. Jak widzicie, nie do końca dobrego, ponieważ się odpaliło kilka tych interwałów. No i trzeba tutaj na pewno coś zrobić, żeby ten kod był nieco lepszy. Więc zobaczmy teraz sobie, zrobimy sobie teraz taki eksperyment, że zapiszemy sobie ten interwał w state'cie. Więc zrobimy sobie nowy tutaj use state, zrobimy sobie po prostu tutaj interwał, interwał ID, zrobimy sobie set interval ID i użyjemy sobie tego state'u.
I to zrobimy sobie w ten sposób, że tu będzie set interval ID interval, to sobie zapisujemy do state'u. I teraz dodamy sobie interval, tak? I teraz dodamy sobie jeszcze sprzątanie. Sprzątanie w use efekcie to jest takie coś, że w momencie, kiedy jakby efekt, w momencie, kiedy już ma dojść do tego przeładowania komponentu, to możemy jakby posprzątać to, co zrobiliśmy poprzednio w tym efekcie. I tutaj właśnie na przykład w momencie, gdy zakładamy jakieś interwały czasowe, no to możemy na przykład w momencie, kiedy ten efekt się, nazwijmy to, odłącza, wykonać kod na przykład usuwania tego interwału. Tak samo, gdy zrobicie sobie na przykład komponent, który nasłuchuje, na przykład poluje API na zmiany, to w momencie, kiedy na przykład już ten komponent się odłączy, no to wtedy warto by było jakby zakończyć polowanie do tego API. I tutaj, żeby to zrobić, to trzeba zwrócić funkcję z useEffectu i wtedy ona zostanie wykonana. Więc zrobimy to po prostu return i tutaj będzie funkcja anonimowa i tutaj zrobimy sobie clear interwał i tutaj podamy sobie po prostu ten interwał, który jakby mieliśmy sobie tutaj wcześniej z tej funkcji set interwał. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. Teraz co się wydarzy, wchodzimy tutaj i jest coś tutaj poszło nie tak. I teraz o co chodzi? Specjalnie dodałem tutaj do tego kodu kolejną wartość do state'u, którą nazwałem sobie interval ID. I tutaj w momencie, kiedy mam set interval, to sobie ją zapisuję do tego state'u. I zrobiłem to po to, żeby Wam właśnie pokazać, że zwykle w use efektach chcemy, by dany efekt na przykład wywołał się tylko w sytuacji, gdy zmieni się na przykład konkretny element naszego state'u. I możemy to zrobić bardzo prosto, podając tablicę i tam na przykład specyfikując, że chcemy konkretnie, by ten efekt ponownie się wywołał w sytuacji, gdy zmianie ulegnie counter. To jest taka sytuacja, jak macie w komponentach reactowych, jak używacie na przykład state albo props i props albo state ulegnie zmianie, to wtedy React jakby porównuje sobie poprzedni komponent z tym nową wersją komponentu i wie, że to trzeba przeładować. I tak samo musicie sobie myśleć o tym use efekcie, że tutaj możemy sobie podać zmienne, które tak naprawdę jakby w momencie, gdy się zmienią, no to wtedy ten use effect zostanie wykonany. I tutaj teraz, jakby w momencie, gdy zmianie ulegnie interval ID, to on nie został uwzględniony tutaj w tej tablicy, więc jakby ten efekt nie powinien się wywołać. I teraz zobaczmy, czy ten nasz komponent wreszcie działa tak, jak powinien działać. No i tutaj widać, że już to odliczanie działa i mamy jakby... Chciałem tutaj, trochę może zagmatwałem z tymi set inter, z tym set interwałem, ale chciałem Wam tutaj pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy się wywołuje use effect, po drugie, jak posprzątać po use effekcie, a po trzecie, jak ustawić sobie use effect tak, by był on wykonywany tylko w sytuacji, gdy zmieni się konkretny element state'u. Więc tutaj ja jakby, żeby już tutaj uprościć nasz ten komponent, to zrezygnuję już tutaj z ustalania tych interwałów, bo tutaj chciałem Wam tylko to w zasadzie pokazać, więc tutaj w useEffectie nieco sobie to oczyścimy. Zrobimy sobie po prostu const id równa się set timeout i tutaj sobie wywołamy funkcję countdown co jedną sekundę, a tutaj po prostu w tym naszym cleanupie zrobimy sobie clear timeout, ID tego timeoutu i to też chcemy jakby wywołać tylko w sytuacji, gdy zmianie ulegnie counter, to już na przyszłość, jakby coś tutaj się pojawiło w tym komponencie, to
co tutaj mieliśmy dotychczas, możemy sobie wywalić. No i zobaczcie, jak ten komponent został no, ładnie tutaj skrócony, zapisany w postaci takiej funkcyjnej i robi on dokładnie to samo, co ten nasz poprzedni komponent, który był napisany z użyciem jakby klas. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to dajcie znać w komentarzu, a ja się postaram nagrać dla Was więcej takich tego typu wideo. Dzięki i miłego dnia.